Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Planet Crafter. Kochani, dzisiaj to my się przejdziemy do pewnego miejsca o nazwie wrak i zbierzemy to, co zostawiliśmy. Mam nadzieję, że to jeszcze jest. Ja sobie jeszcze jeden zrobię pojemnik na tlen, a żeby potem nie płakać, że zginąłem, bo jednak jeden pojemniczek to może być za mało. Mamy mało jedzenia, bardzo mało jedzenia. Ale tam chyba jedzonko było jeszcze jakieś w razie czego, więc o to się nie martwię. Dobra, lecimy tam do środka. Nie wiem, czy tędy nie byłoby łatwiej, ale chyba nie byłoby łatwiej. Więc tak, idziemy po tą roślinkę, co miała 200%. Nie wiem, jakim cudem ją wyrzuciłem. Serio, nie mam pojęcia. Zbierzemy resztę materiałów, które tam będą dostępne. Czekajcie, co tutaj było? Żelazo, w sumie można wziąć, krzem, magnes też. I tak, weźmiemy sobie tą roślinkę, wrócimy do naszej głównej siedziby. Zasadzimy sobie więcej tych roślinek, bo ja naprawdę, jeżeli chodzi o głód, to jest po prostu masakra. Zostało nam ostatnie pożywienie. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj jakiekolwiek jedzonko, bo jak nie, to będzie kaplica. Ale wydaje mi się, że tam było cokolwiek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co my tu mamy? Podgrzewacz T2. Butelka wody jest. Jest mnożnik. Dobra, jednak tutaj to było. Uff, rzekł Shiro. Dobra, ale skoro już tu jesteśmy, no to przejdźmy się i zobaczmy, czy tam nic nie zostawiliśmy wartościowego. Chyba nie, ale... Któż to wie? Tareczka na szybko. Niski poziom pożywienia. Wiem. Wierz mi. Wiem. Dobra, to była ta skrzynka. Ta skrzynka jest pusta. Tu były jakieś dwie jeszcze. No właśnie. To też jest pusta. I tutaj był szrot. Sobie rozwalamy. Co było tutaj? Już też nie pamiętam. Racje żywnościowe na pewno zbieramy. Krzem, żelazo, racje żywnościowe również zabieram. Bakłażan też zabieram. To rozbieramy. Tu nic nie ma więcej chyba, nie? O, rozbierz skrzynia. A coś jeszcze było? Rozbierz skrzynia. Tam coś jeszcze jest chyba. Aluminium. I dopakujemy sobie żelazem to wszystko. Niski poziom tlenu, luzik. No nie ma jakiegoś wejścia, nic, zero. Nie, no chyba nie ma. Tam jest jakaś skrzynia. W ogóle dziwię się, dlaczego tutaj się to nie otworzyło, bo coś się zniszczyliśmy, ale... Kurde, zapomniałem się. Ale tu nic nie widzę. Może jest z jakiejś innej strony przejście, co wątpię, ale na razie żadnych innych przejść nie widzę. No bo tu nic nie ma. Tu nic nie widzę. Chyba, że gdzieś tu, ale nie, no wątpię, żeby twórcy byli aż tak chamscy. Dobra. Napełniamy sobie tlenu. Otwórzmy skrzynkę, zbierzmy jeszcze ten iryt do końca. Żelazo zawsze będzie, a tego raczej nie będzie. Tam od tkaninki będziemy musieli przenieść. Dobra, wracamy do naszej głównej bazy, która jest w tamtą stronę. Przejdziemy może jakąś inną trasą? Przy okazji może coś obczaimy? No bo tu nas w sumie nie było. Tam jest chyba skrzynia. Co to jest? Magnes.
Chyba magnes, dobra. Widzę, że ciężko było mu wejść na tą platformę. Ja, to skrzynia była. Dobrze widziałem. Że ja tutaj jeszcze nie byłem i jej nie zebrałem? Dziwne. Schemat. I iryd, i wiele innych przedmiotów fajnych. Dobra, jesteśmy trochę uratowani. Dzięki tej żywności. A więc o tyle dobrze, 12 KTI, spoko. Jakoś to robimy. Nie wiem, czy to jest taki główny cel ogólnie tego, że niebieskie niebo i co, i kończymy grę? Koniec teleformacji? Chyba nie. Szklana podłoga, antena, reaktor jądrowy. Ekran postęp, 2NK. Już prawie. Dobra, zjedzmy sobie coś. Butelka wody na razie może nie. Tam świeci tak. To tak myryga. Nasionka pestera. 150 i 200. No nie, no to bez porównania. Wynocha mi z tym. Bierz to. I wynocha mi z tym. Bierz to. No i leć. No i leć. 2,4, 180. No, podwójna ilość, no. Ale myślałem, że będzie jakoś więcej tego. Dobra. Dalej. Co my tu dalej będziemy robić? Musimy jeszcze zrobić tych wegetubek trochę. Lód, krzem. Krzem jest, magnes jest. Magnes już mamy. Lód w sumie też jest, tylko tak. Było tu? Buty zręczliwe T2. Mikrochip kompas. Wszystko? Wszystko, cholera, no. Niedobrze, niedobrze. No i mieliśmy tyle jedzenia i już tego jedzenia nie ma aż tyle. Tu już się pokończyło wszystko. Krzem. Potrzeba nam krzemu jeszcze. Krzemu tu nie ma. Znowu siropuje na krzem. Standardowo siropuje na krzem. Z krzem. Ano jest. Ano jest. Czyli tak, potrzebujemy jeszcze jednego magnezu. Dwóch lodu. Krzem mamy? Jeden krzem mamy. To jest krzem. Jeszcze jednego lodu. I chyba mamy wszystko na dwie wegetuby kolejne. Więc sobie oczywiście trzaśnijmy je. I zaraz musimy sobie energię znów ogarniać. Znów energię będziemy ogarniać. Pyk. Pyk. Na drugą nas nie stać, znaczy na trzecią w sumie. Nasiona Lirma i nasiona Lirma. Jako tako to wygląda. No takie akwarium trochę. Takie akwarium. Jak idzie z tlenem? Jako tako po japońsku. Jak z energią. 33 produkcje, dostępne 3,5 kWh, dobra. Podgrzewacz T2. Krzem, tytan, aluminium. To możemy sobie zniszczyć oczywiście standardowo. Pełne eko. Chyba nawet się zmieściliśmy, o dziwo. Tytan, więcej tytanu. Tytan tu gdzieś był. O. Możemy włożyć, to możemy wziąć. Dobra, zrobimy jeden i zaraz będzie spoko. Tyk. Jeszcze tytanu potrzeba. Do
Dobra, do końca. O! Otrzymano zbiornik tlenu T3. Z czego to? Z tego. Z tlenu, właśnie. Ale co oprócz tego dostaliśmy? Ekran postęp. Ekran postęp, mamy już to. Potrzebujemy kobaltu jeszcze, ale do czego ten postęp? I co to daje? Kurde, tych surowców się tu mało zaczyna robić. Mega mało się zaczyna robić. Dobra, kobalcik jest. Czy my już możemy zrobić ekran postęp? Możemy. Obecny postęp, nieużytki, niebieskie niebo. 0,40% widzę. Nawet nie musimy sobie tego robić. A to już mamy 10% tego, Ej, jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Da się tu postawić? Albo tu? Się nie da, tak? No dobra, zasłonimy sobie trochę ekran. To ryś Shiro narobił, Kobold 2 razy i krzem. To ryś Shiro narobił, no rozdrabiałeś jak zwykle. I teraz formacja w jednej chwili spadła do zera. Dawaj, dawaj. Kobold. Jeszcze potrzeba krzemu. Gdzie jest krzem? Gdzie jest krzem? To nie jest krzem. Tam jest krzem. Nawet dwie sztuki. Nie, to żelazo. Dwa razy żelazo. Nie, oszukali mnie. To też jest żelazo. No tak, pewnie. To jest krzem. Trochę ciemno jak w dupie, ale okej, krzem. Magnes, dobra, nieważne. Wróćmy. Wróćmy tam, skąd przyszliśmy. Jedno żarcik kosmonaucik, oczywiście zaraz zrobimy sobie, co to jest, szklana podłoga. Panel słoneczny T1. I zaraz prąd wróci. No i wrócił. No i wrócił, dobra. Dalej kontynuujemy sobie wszystko oczywiście standardowo. Nieużytki. 10% niebieskiego nieba. Dobrze wiedzieć. Co my tu jeszcze mamy? Podgrzewacze też są. Antena komunikacyjna odbiera transmisję z kosmosu. Używaj w połączeniu z ekranem transmisyjnym. Coś odblokowaliśmy znów. Odblokowaliśmy panel słoneczny T2. Dzięki, kurde. Fuck. Dodany magnes i aluminium. Do tego było aluminium. No, w sumie ciebie rozbiorę. Wiem. Nie patrzcie. O. Tyk. To lepiej, nie? Lepiej. Od razu więcej światełka. Dostępne 18,7. Jeden panel robi prawie tyle, co 4 panele zwykłe. To trzeba zapamiętać sobie. Jak zrobić sobie ten lepszy tlen? Zbiornik tlenu T3. Magnes, aluminium. Aluminium, którego oczywiście nie mamy. Ale gdzieś tu chyba leżał sobie ten stop aluminium. Gdzieś go tu widziałem. Gdzieś go widziałem, tylko pewnie teraz już go nie ma. Jest, oczywiście, że tak. Nie ma go. Może w tej skrzynce było aluminium, już nie pamiętam. Dobrze by było. Aluminium, kurka, wódka, ale jestem dobry. Jedno żarcik. Nie otwieraj, rozbierz. Żeby już nie przeszkadzała, że tutaj coś jest. Nie ma to, nie ma na co drążyć temat. Na co drążyć temat. Full. Tylko antenę, czy antenę. Tylko panel słoneczny widać.
No, dzisiaj na pewno tam pójdziemy. Spokojnie, nie martwcie się. Lód mamy? Nie mamy lodu. Dobra. Tytan. Tytanu też Shire nie ma. Kto by pomyślał, że Shire nie ma tytanu? Kurde no, nie wiem. Kurde no. Dajcie mi ten tytan. Shiro pluł na tytan i co? I teraz nie ma tytanu. Dobra, zróbmy sobie to oczywiście ten zapas tlenowy. Musimy to chyba ściągnąć, czy nie musimy ściągać? Kurde, a to PCK 3. Ej, tu już mamy PCK 3. O kurde. No to by się przydało. 280 tlenu. No, czy ja wiem, czy tak dużo? Dobra, zostawmy to. Weźmy kapsułę tlenową, wodę. Jedno żerełko to sobie zjedzmy, bo to i tak nic nam nie pomoże pod tym względem. Woda. Musimy dużo wody zrobić. Dużo wody. Dobra, latam i szukam wody. O, na przykład stąd weźmiemy sobie, bo tutaj jak zwykle nie chodzimy, więc tym bardziej się przyda. Dobra. Może jedna butla nam starczy. Woda, kapsuła tlenowa. Więcej nie ma. Pyk. To sobie oczywiście odłóżmy. Jeden kobalt, tam chyba też był jeden kobalt. Tak jest, dobra, czyli będziemy mieć dwie butle tlenowe. I potrzebujemy dodatkowo standardowo dwóch żelaza, tytanu. Tytanu oczywiście nie mamy. Tytanu, żelaza, krzemu. Tak? Trzy i dwa tytanu. Mam nadzieję, że znajdziemy po drodze do tego czegoś. Ciekaw, co tam jest. Nadal gra mi nie odpowiedziała na pytanie, czy są tu jakieś stwory, które mogą nas zaatakować. Znając życie, to są. I znając życie, to Shiro zaraz zginie. Dobra, co my tu mamy? Na razie jakiś piasek sobie tutaj leci w dół. Lód. Na razie nic nie widzę ciekawego. Żelaza. Magnes. Iryd. Czy tu występuje i aluminium? Nie no, git. Aluminium i iryd. Fajnie. Kolejny lód. Kolejny iryd. Dajcie mi tego irydu. Łóżko dwuosobowe. Aluminium? Aluminium. Zbieramy aluminium. Ile wlezie? Co to jest? A, lód. Wyglądała jak nie lód. Taki nie człowiek. Tam jest kolejne przejście, ale. Standardowo najpierw zabezpieczamy sobie żyćku. Tu możemy zrobić przejście. I już jesteśmy wybombieni, jeżeli chodzi o nasz zapas, który wzięliśmy tutaj. Żelazo. Bardziej mnie teraz iryd i aluminium interesuje. Bo zaista pewnie często tutaj nie będziemy przychodzić, tylko jak nam się skończy iryd, ewentualnie aluminium. Żelazo. Aluminium, a kurde no. Tam jest jeszcze jeden iryd.
A jestem zbyt leniwy, żeby po niego pójść. Już pewnie znając, że nie pójdę, ale... Ale jeszcze nie teraz. Aluminium, świetnie. Tam widzę skrzynkę. Oh yes, to jest skrzynka. Pełny ekwipunek już? Złota? O kurde, to chyba inna skrzynka. Dobra, odłóżmy żelazo. Grzybnia. Uran. Trochę wody, aluminium. Kurde. Ile nasion. Dobra, iryt, sorry, ale całość nie wezmę. Całość nie wezmę. Tytan, kobalt. No nie, no tutaj tego jest za dużo. Tutaj tego jest za dużo. O, tam w dół to bym nie chciał spać. Dobra, tyle nam starczy na razie przynajmniej. Idziemy sobie odnowić tlen. I z pewnością tu jeszcze przyjdę. Tam chyba jest to przejście pierwsze nasze. To było zamrożone. Tak mi się wydaje przynajmniej. Taki skrócik pewnie. Ale żadnych stworów nadal nie widzę. Gdzieś można tutaj skrzynki postawić, po prostu pozbierać cały ten iryt i sobie przychodzić jak zabraknie. Wiecie o co chodzi. Ale to już może zrobię poza odcinkiem. To jest super stop metalu? Nie, to jest lód. To jest lód. Ej, no to teraz też mamy surkę, kurde. Zrobimy sobie teraz jeszcze więcej ekwipunku. Naszego miejsca w ekwipunku. Już w ogóle będzie Saigon. Totalny Saigon. Hop, hop, hop. Nie, ale tą energię też byśmy musieli troszeczkę zmienić. Nie podoba mi się to. Dobra, irydy sobie tutaj koczuję. Co my potrzebujemy na plecak te trzy? Tytan, krzem. Tytan nie ma, krzem nie ma. Standard. Tytan, krzem. Kobalt, nie. Tu jest tytan. Tytan od razu trochę więcej może. I ze dwa krzemów. Znów posłucham, muszą znów być opady naszych pięknych surowcy. Krzem. Jak w Minecrafcie skacze, kurde, takie przyzwyczajenie, sorry, wybaczcie mi za to. Magnes, magnes. Krzem, krzem. Jeszcze w następnym odcinku pójdziemy na pewno do tego statku. Ogarniemy sobie, zobaczymy co tam jest w ogóle w środku. Dobra, 31 KTI terraformacji, to już nie jest tak mało. To już nie jest tak mało, to muzyka strasznie wyłącza no stop. Nie wiem, czy po prostu do następnego odcinka nie włączę jakiejś muzyki takiej SES kosmicznej. I może zamiast właśnie tej muzyki standardowej tutaj, tam sobie innej. Tak jak robiłem to w Minecrafcie w sumie. Plecak te trzy. Dobra, ściągnijmy, ale to tutaj mi wszystko wyleci, prawda? Voila! Shiro, pokazałeś klasę. Wszystko ci się wypieprzyło. Tytan i krzem. Dobra, uran, mikrochip, krzem, tytan. Plecak te trzy. O, no i git. Nic nie wyleciało poza? Chyba nie. To mi się wydaje, że nie. A czy ja nie miałem dwóch krzemu? Hodowca żywności. Jest, 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 jest. Żelazo, aluminium, butelka wody. Jest. Aluminium, butelka wody. Żelazo, butelka wody. Jest. Kurde, mamy to. To mi sobie stało tutaj. Pick. Vegetables in space.
Ja sobie chciałem najpierw zasadzić nie pasolkę, tylko sobie bakłażankę chciałem zasadzić. Rośni. A, rośnie. Rośnie. Jak na drożdżach rośnie. 20%. Dobra. Następnie. Co my robimy następnie? Aluminium i tkanina dwa razy. Mamy chyba raz tkaninę. Tak, resztę zostawiliśmy w tamtym miejscu. Mówiłem, że krzem tu gdzieś był. Mówiłem. Dobra, jeszcze jedno żelazo. Robimy sobie kolejną skrzyneczkę, bo miejsca już tu u nas niestety nie ma. Otrzymano nowy schemat recykler. No może być. Może być. Dobra, jedne racje sobie zjemy. Widać, że do końca się nie najedliśmy jeszcze. Ale to w sumie lepiej. Wodę sobie popijemy i idziemy jeszcze do tamtego miejsca, bo tam pamiętam, że mieliśmy jeszcze jakieś tkaninki. Od razu sobie może budki zrobimy zręcznościowe. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś był super submetalu, czy nie. Ale jeżeli jest, to sobie go ogarniemy i zrobimy te buty z chodzeniem 30% lepszym. Bo jednak tu sporo chodzimy, a dużo czasu tracimy właśnie na takim łażeniu. 30% jednak 30%. Żelazo. Zbieraj. Musimy się dalej tą terraformacją zająć. Kurde, no. Dobra. To sobie rozbieramy. To sobie rozbieramy. Magnez zbieraj. Aluminium też sobie zbieraj. A jedna tkaninka była jednak tylko. Nasionka. Co w ogóle odkryliśmy? Nie zauważyłem. Kremu sporo. Krzem zbieramy. Tytan też możemy zebrać. Tu nic nie ma. Zbieramy tą skrzynkę. Tu jest tylko kobalt. Sobie też tą skrzynię przeniesiemy tu. I tą rozbierzemy. I tak to wygląda. Ja bym zrobił tak. Wejście jeszcze jedno tutaj. No, co się dzieje? I w ogóle tutaj to miejsce możemy sobie zniszczyć. Ej, krzem, nie spadaj. Razem z tytami, nie spadajcie. Nie, krzem. Nie opuszczaj nas. Krzem i tytan, nie, no tego nie odpuszczę. Tego nie odpuszczę. Dobra, tu już nic nie ma wartościowego. Przejdziemy się jeszcze tutaj do tej głównej naszej kapsułki. Zobaczymy, czy tam nie było żadnej skrzynki, nic z tych rzeczy, bo w sumie już nie pamiętam. Coś było chyba. Ale ona jest też pusta. No właśnie. Dobra, już będziemy wiedzieć, że tu nic nie ma. Lecimy z powrotem już na spokojnie. I zrobimy sobie te budki zręcznościowe, tylko nie wiem, czy ja mam przypadkiem tylko jeden stop metalu. Tak to będziemy mieć tylko 15%. No i to będzie już nasz ostatni slot, że tak powiem, dostępny. Już więcej nie mamy. Tak, z ostatni tylko. Więc też sobie już nie poszalejemy z tym. No dawaj. Bieg. Wiecie, czy ja dobrze widzę? Co tam jest? To jest jakaś baza chyba, ej! Holy moly! Tam jest jakaś baza, ej, to już wiem, gdzie będziemy szli niedługo. Już wiem, gdzie będziemy szli. Nie, mamy dwa super stopy, świetnie! Zarobiście! Tkaninka. Czy możemy oddać? I robimy te jeden. Do te dwa. A, też jest tkanina potrzebna, mam tylko... Aj, no to lipa. No to lipa. Nie mamy dwóch. Jest tylko jedna. Urósł nam?
Wzrost 47%, dobra. Czyli rośnie, czyli rośnie. Czyli rośnie, dobra. Zróbmy sobie jeszcze przy okazji, jak już tu jesteśmy. Kolejny fundament. Mogę go zrobić gdzieś tutaj chyba. Zróbmy go tutaj. Zróbmy przedział też tutaj. Czy ja teraz te przedziały mogę robić? Mogę robić w powietrzu. Nie muszę fundamentów robić. W sumie spoko. Jest tytan jeden. Chciałbym sobie podzielić teraz właśnie całą bazę na różne strefy, czyli tak, tu będzie jedno takie pojedyncze przejście i tu będzie kolejne 3x3 pokoik ze strefą na przykład właśnie roślinną, ewentualnie, nie wiem, strefa ta ciepłownicza czy takie inne właśnie rzeczy. O, i tutaj sobie będziemy robić te roślinki tylko i wyłącznie. Szkoda, że nie da się zrobić pomieszczeń takich bez tych beleczek, właśnie tych sporników, takie jedno duże pomieszczenie i tyle, no ale niestety, wszystkiego mieć nie można. Drzwi przedziału mieszkalnego. Tytan jeden. Mamy tu jakiś tytan. Mamy tu jakiś tytan. Czy da się to zrobić? Da się zrobić tutaj takie przejście. O. No i fajnie. I tu będzie przedział mieszkalny. Czy mieszkalny? Przedział roślinny. Potem sobie to przenosimy wszystko. I jakoś damy radę. Jakoś damy radę. Co jest za particle znikający? Dobra, 25% niebieskiego nieba w zaokrągleniu. Myślę, że damy sobie radę. Ale moi drodzy, minął już czas odcinka. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!